Witam po raz drugi. Drugi raz w temacie portali randkowych. Nadal nie mam uchwytu do szyby, także będę nagrywał z tak zwanej ręki. No ale ja myślę, że lepszy rydz jak nic. No i jest to jakby kontynuacja tematu, ale nie ma to kontynuacji takiej, że trzeba oglądnąć pierwszy odcinek, żeby zrozumieć drugi. Także to raczej będą te historie, czy ten temat będzie rozwijany w miarę kręcenia odcinków i jak ktoś ma ochotę, proszę zajrzeć, jak nie, no to też nic się nie stanie. Mówiłem w poprzednim odcinku o tych statystykach, na których ja się opieram, w ogóle mówiąc o tym, także o ilości pań, jakie ja poznałem na tychże portalach. Także dlatego jestem, uważam, w jakimś sensie, chociaż niewielkim, upoważniony do tego, żeby na ten temat mówić. To, co powiedziałem a propos różnych portali i obecności tam ludzi, jeżeli ktoś liczy właśnie na to, że tam się trafią jakieś osoby szczególne, to przestrzegam przed tego typu myślami. Wszystkie portale chcą na nas zarobić pieniądze. Nie ma portali charytatywnych, nie istnieją. Musicie o tym wiedzieć. Na każdym kroku czyha na was operator portalu, który w sposób, niestety, doświadczyłem tego osobiście, podstępny, powtarzam, podstępny, czyha na wasze pieniądze. Ja zostałem, tak uważam, też no, okradziony, chociaż czysto teoretycznie ktoś powie, czytaj regulamin, tam coś zaglądaj. I ja później przeczytałem ten regulamin i wciąż uważam, że zostałem okradziony. To nie jest tak do końca, że te regulaminy są jasno i czytelnie napisane. Są portale, gdzie te regulaminy są w języku angielskim, no to już wiadomo, że jesteśmy na przegranej pozycji, bo jak ktoś nie zna dobrze technicznie angielskiego, naprawdę biegle, to praktycznie nie ma szans na zrozumienie, co tam jest napisane. W języku polskim, nawet jeżeli są tłumaczone, to są tłumaczone w sposób taki bardzo prymitywny. Powiem, o co chodzi. Jak byłem na tym Badoo, no to tam była taka opcja, że można sobie wykupić, a wtedy, pamiętam, to kosztowało 20 zł, to było lat temu, tam 3 czy ileś, nieważne. Jakąś tam opcję, która coś miała mi pomóc, no, lepsze jakieś możliwości, powiedzmy, dać, tak? No ja to wykupiłem za te 20 zł, mianowicie chodzi tutaj o to, we wszystkich tych portalach działa to identycznie tak samo. Chodzi o to, że dajecie dostęp do swojej karty. Przestrzegam przed tym bardzo, bardzo, bardzo mocno. Bardzo mocno. Naprawdę uczulam. Tak naprawdę, że jeżeli z tego odcinka ktoś tylko to wychwyci, to już będzie, uważam, wielki plus. Mianowicie chodzi o to, że wydajecie dostęp do swojej karty, oddajecie wszystkie parametry karty i zezwalacie operatorowi, musicie mieć tego świadomość, zezwalacie temu operatorowi na to, żeby w sytuacji, kiedy sprowokujecie coś jakimś klikiem, nazwijmy to, takim, który według operatora jest płatny, na to, żeby z waszej karty były pobierane pieniądze. Tak to dosłownie działa. Oczywiście, że na każdym portalu te opcje płatne są jakby inaczej interpretowane. To jest oczywiste, że nie na każdym portalu jest za to samo kliknięcie taka sama opłata. Są portale bardziej, myślę, przejrzyste w opłatach i mniej przejrzyste. Do takich jednych z mniej przejrzystych ja osobiście zaliczam właśnie Badoo. Także przestrzegam. Któregoś dnia wszedłem na tenże portal, mówię, to było lata wstecz, a tam nie było chyba już 800 zł. Mówię, kuźwa, co się dzieje? Firma jest z Dublina, żeby była jasność. Zupełnie inaczej się nazywa i tylko tyle, że Dublin. Ja nie skumałem na początku, o co tu chodzi. To były kwoty zabrane tam w granicach 60 iluś złotych, jedno pobranie. I takich kwot tam było kilkanaście. No, powiem wam tylko taką przerywnik w nagrywaniu. Ja jadę prawym pasem, jadę teraz 120 na godzinę na ESC, spokojnie sobie jadę, tak? Po lewym pasie jadą rajdowcy. Odległość między samochodami to są głupki, to są zawodowi idioci, to nie są kierowcy dla mnie, to są mordercy. Teraz wam pokażę szybko coś. Ten gościu, patrzcie na niego. Ten po prawej stronie renówką, on wyprzedza już całą tą kolumnę. Proszę bardzo. On wyprzedził gościa na lewym pasie, jeden za drugim tam jechali. Szok, to jest coś, czym ja się spotykam na polskich drogach.
to jest szok, to jest kultura jazdy ze Związku Radzieckiego. Przepraszam, że przerywam całe to moje gadanie a propos zupełnie innego tematu, ale na takie coś ja się nadziewam na porządku dziennym. To są mordercy drogowi, dosłownie. Oni nie panują nad samochodem, nie mają zielonego pojęcia, jak, na czym polega technika jazdy. Myślą ci debile, bo to są i damskie debile, debilki i męskie, że jeżeli on potrafi trzymać kierownicę i prawą nogę napiąć mięsień, proszę bardzo, ja to robię. W tym momencie napiąłem mięsień. Obroty wzrosły do 4,5 tysiąca, ja przyspieszam dosyć szybko. Czy to było trudne? Nie! Ludzie! To było nietrudne! Idiota to zrobi! Ja posadziłbym mu pośledzoną, przepraszam, jakąś osobę, albo nie do końca rozgarniętą, zrobi to samo. A wy myślicie, że robicie jakieś karkołomne zadanie tym, że wy zrobicie przyspieszenie i stworzycie tego typu historię zagrożenia dla życia i zdrowia czyjegoś obok, kto jedzie. Zaszokowany jestem, że po tylu latach obecności, nawet w Unii Europejskiej, po tylu latach obecności na europejskich drogach, gdzie jest naprawdę kultura jazdy dosyć, można powiedzieć, wysoka, że my nadal broczymy w gównie, jaki jest w Rosji, dosłownie. Głównie, nie przez przypadek, jak odpalimy internet i będziemy chcieli oglądać idiotyczne filmy na temat jazdy, to nie przez przypadek wyświetla nam się 90% filmów ze Związku Radzieckiego. To nie jest przypadek. Stamtąd płynie ta kultura i od Arabów, tak? No, to jest po prostu dramat. Ja się dziwię, że jeszcze tego ludzie nie rozumieją. Przepraszam, że uniosły mnie emocje, ale to jest coś, co mnie szokuje. Wracając do tematu tych portali randkowych cały czas. Wokół tego będziemy się kręcić. Więc uważajcie na to, jak dajecie kartę. Ja bym przestrzegał przed tym bardzo mocno. To jest taki klucz do tego, żeby zrozumieć, że no, jest to niebezpieczne. Ja nie mówię, żebyście tego nie robili, ale zwróćcie uwagę na regulamin, zwróćcie uwagę, za co was skasują, kiedy te pieniądze zostaną pobrane od was z konta i one będą pobrane poza waszą wiedzą. Wy nic nie musicie już później potwierdzać. Wy nic nie musicie później już akceptować klikiem. Nie. Jednorazowo jak dajecie kartę dostęp, to później wszystko dzieje się poza waszą kontrolą jakby troszeczkę. Oczywiście, że jeżeli wy macie świadomość, że ten klik konkretny kosztuje was jakieś tam pieniądze pobrane z karty, no to okej, no to znakiem tego, że wy się na to zgodziliście, akceptujecie i nic się tutaj złego nie dzieje. Ale jeżeli nie macie takiej świadomości, bo daliście zakupem, tak jak ja to zrobiłem, kupiliście coś, no to jest grosze, tak? 10-20 zł, umówmy się, to jest symboliczna opłata za chwilowe jakieś tam przeglądnięcie funkcji. A to jest nie, to nie o to chodzi. To właśnie o to chodzi tym portalom. Doskonale operatorzy zdają sobie sprawę, że jeżeli przejmą kontrolę nad waszą kartą, praktycznie będą robić wszystko, żeby ta wpłata, nawet symboliczna, tak jak powiedziałem, 10, 20, 30, 50 zł, nie ma znaczenia, ona się powieliła. Czyli żebyście weszli na ten wyższy level opłat, żeby to nie była wasza ostatnia opłata. Tak będą wami manipulować, tak będą wam kręcić, tak będą dostarczać wam tych emocji tam, żeby spowodować, że wy się zapomnicie w tym wszystkim i kolejna opłata zostanie pobrana już nie w takiej wysokości, jak wam powiedziałem, tylko kolejna już na przykład jest 200 zł, bo się na to zgodziliście, tak? Akceptując ich regulamin, skoro daliście im dostęp do karty. Uczulam, przestrzegam bardzo mocno. Dla mnie to ta cała banda to jest jedna wielka hochsztaplerka. Ja osobiście wiem, że to jest niemożliwe, to jest moje pobożne życzenie i to jest po prostu, to się nie zadzieje nigdy, ale bym zlikwidował bezpowrotnie te portale, nie żartuję, bezpowrotnie, zero możliwości jakby portalowania. Z powrotem ludzi bym wygonił na przysłowiową ulicę. Mówię serio. Może, nie wiem, jakieś tam wyjątki, coś, to może jeszcze, ale nie, no bo wyjątki to i tak tam jest po prostu patologia. Są portale, które według mnie działają bardziej przejrzyście i jeżeli chodzi o te pobieranie tych opłat, jest to robione faktycznie bardziej klarownie, bardziej uczciwie, to przyznam, a są, które idą na totalną wydrę, bezczelność, okradanie pieniędzy klientowi. Powiem wprost, nie macie się gdzie odwołać, bo ja pisałem taką reklamację, dlatego że kwota, którą mi pobrali, oni mi pobrali tam ileś razy kwotę, zdaje się, teraz ja daję przykład, bo to było 3 lata temu, ale to była prawdopodobnie taka kwota, 69,90, dosłownie. I to było zrobione ileś razy, powielone.
I ja później sprawdziłem w cenniku, co kosztuje te 69,90. Nie było takiej usługi, w ogóle nie istniała, kompletnie. Było coś za na przykład 50, było coś za 80, ale nie było nic za 69,90. Dlatego uważam, że to jest jedna wielka hochsztaplerka. Pisałem, tak jak wam mówię, no nazwijmy to reklamację, zero odpowiedzi, znaczy była jakaś odpowiedź banalna, że ja się tam na coś zgodziłem. Nie liczcie na nic, firmy są porejestrowane w rajach podatkowych wielokrotnie, nie mówię, że wszystkie, ale wielokrotnie. Na jakiekolwiek reklamacje nie macie co liczyć, także pieniądze stracone bezpowrotnie. Czy jest sens płacić pieniądze za tego typu usługi? Ja osobiście uważam, że nie. To jest moje zdanie. To jest taki pozorny luksus, który dostarcza nam jakichś tam dodatkowych funkcji. Niby szybciej się czegoś dowiadujemy, kto wokół nas się kręci, bo to tak mniej więcej o to chodzi, kto do nas zaglądnął, kto nas odwiedził na tym profilu, kto kliknął, że nas, no, nazwijmy to, lubi i tak dalej, i tak dalej. To te portale ułatwiają jakby obejrzenie tego. Są też takie, które żądają abonamentu, czyli jakby nie mamy innego wyjścia, jak płacić im za obecność w ogóle na tymże portalu, abonament, także tutaj nie muszą być koniecznie płatne funkcje dodatkowe. Wystarczy, że jesteśmy tam, tak? Że portale dają nam dostęp do tej ekskluzywnej grupy ludzi, która rzekomo tam się znajduje. Bzdura, kompletna bzdura, i iluzja na wasze potrzeby. Ja wiem, o co chodzi. Ludzie pragną kontaktu z innym człowiekiem. I mówię, to już nieważna jest konfiguracja, w jakiej oni to chcą poznać. Czy kobieta, mężczyznę, mężczyzna, kobieta, mężczyzna, mężczyzna. Nie ma to żadnego znaczenia. Jest w człowieku potrzeba kontaktu z innym, tak? Jeżeli, tak jak powiedziałem w poprzednim odcinku, ciężko jest w dzisiejszych czasach poznać kogoś tak na żywo, dlatego że jeżeli są ludzie, powiedzmy starsi, to nie mam na myśli nawet dziadków, ale starsi w sensie tacy, że sugeruje wiek, że są ludzie po przejściach, no to my nie wiemy, kto jest tak naprawdę na ulicy, w knajpie, czy w pubie, czy gdziekolwiek zdolny do tego, żeby prowadzić z nami jakąś konwersację, a kto nie. Może to być po prostu tak, że będziemy atakować osoby, które są niezainteresowane dialogiem i to będzie głupkowato wychodziło, tak? Ja coś takiego gdzieś tam przerabiałem, to się nie sprawdza i uważam, że ci ludzie zostali pchnięci na siłę do tych portali i tam, no, marnują swoje życie. To jest moje osobiste zdanie. Ja również tam marnuję życie, żeby była jasność. Kontynuując, czy to płacenie ma sens? Ja uważam, że nie. Że nie ma sensu. Prędzej czy później i tak my, po pierwsze, dowiemy się, kto nas tam, powiedzmy, kliknął. Tam te osoby ukryte, które niektóre portale ukrywają, to nie jest tak, że tam akurat ukrył się nasz niesamowity amant, który na nas czeka, albo ta nieprawdopodobna kobieta, bo te wszystkie, które zostały nam odkryte, to takie badziewia, czy jakkolwiek tego nie nazywamy, a tam jest ten naprawdę ktoś, oj, wyszukany. Nie, bzdura, dajcie sobie spokój, nie ma co się emocjonować, strata waszych pieniędzy, ja wiem, że te emocje są dosyć duże związane z tym, ale to nie ma żadnego sensu, żadnego. Oczywiście, że są ludzie zamożni, którzy chcą mieć taką jakąś tam kontrolę i dla nich zapłacenie 500 zł rocznie, 400 zł, bo to mniej więcej takie kwoty wchodzą w rachubę, czy nawet więcej, to nie jest problem i wykupują taką opcję i czują się takie tam bardziej, że tak powiem, kontrolujące sytuacje. Nic to nie daje, kompletnie nic to nie daje. One i tak broczą w tym samym gównie, co każdy inny, w tym samym, nie ma żadnego... Nie ma żadnej różnicy, tak? Żadnej, kompletnie oprócz tego, że troszeczkę szybciej to gówno do nich napływa, dosłownie. Dlatego ja nie polecam płacenia. Nie polecam też wchodzenia w portale takie już dedykowane. To jest dopiero skrajne złodziejstwo i to jest dopiero bardzo sprytne operowanie materiałem ludzkim przez operatora tego portalu. Powiem, o co chodzi. W związku z tym, że te portale są płatne, to tak naprawdę tam się kumulują świry. Tam już się kumulują ekstremiści, według mnie, tacy, którzy są w stanie zapłacić pieniądze, są tak zdeterminowani, co też nie jest bezpieczne, ja uważam, do tego, żeby kogoś poznać, że płacą jakieś grube pieniądze,
za tą obietnicę przez tego operatora, będę tak nazywał portalu, że tam się znajdzie ta osoba, że ona będzie wyszukana, że my szukamy na przykład tam na początku, opisujemy sami siebie, jest mnóstwo pytań, takie sito pytań i tam jest dotyczące całego naszego życia, wyglądu, życia, preferencji wszelakich, my to wypełniamy i ktoś tam niby z drugiej strony to wypełnia, czyli na przykład kobieta to wypełnia poszukująca, z drugiej strony jest facet poszukujący, przykład ja daję, i oni to wypełniają i tam ten system tak cudownie dobiera te osoby. Bzdura totalna, 100% bzdura. Musicie to zrozumieć. Nawet jeżeli teraz ktoś powie, jesteś idiotą, ty, czyli ja, jesteś idiotą, że tak mówisz, to jest nieprawda, to gwarantuję mu, ale ja mu to gwarantuję, że prędzej czy później dojdzie do tych samych wniosków. Możliwe, że później. To tylko i wyłącznie straci swoją energię i straci czas i straci w ogóle, nie wiem, zaufajcie człowiekowi, który może, tak się mówi, tylko zęby zjadł, bo mam wszystkie zęby swoje, jeszcze nie mam żadnego, szuflady też nie mam. Zaufajcie mi, ja to wszystko przerabiałem, przeprowadziłem setki, tysiące rozmów, też po to, żeby jakby wyciągnąć swoje wnioski, bo mnie to bardzo interesowało. To nie jest tak tylko, że ja tam siedziałem i tylko i wyłącznie jednostronnie czegoś oczekiwałem. Nie, rozmowy, jeszcze raz rozmowy na różne tematy, między innymi właśnie jak to działa ta patologia tam, tak? Patologia. I to, co powiedziałem a propos procentów, 95 to jest optymistyczne, musicie o tym wiedzieć, to jest optymizm, że tam 5% macie szansę na spotkanie kogoś rozsądnego. Niekoniecznie mówię o rozsądnym, czyli na zasadzie, powiedzmy, teraz mówię przykład, szukam partnera, partnerki. To nie jest tak, że w tych 5% to tam, no oczywiście, tam może znaleźć się nawet partner, partnerka, ale ja bym powiedział rozsądny człowiek, że my w ogóle napotkamy na kogoś, kto wydawał nam się rozsądny, ale niestety nic z tego nie wyszło, ale całe okoliczności poznania, ten dialog między dwojgiem ludzi, czy nawet spotkanie, czy cokolwiek, co się tam zadzieje między tymi ludźmi, to będzie odebrane jako pozytywne. To jest ta 5% rzesza ludzi. 95% to jest zmarnowane wasze życie, zmarnowane bezpowrotnie. Jeżeli chcecie dorzucić do tego zmarnowane pieniądze, proszę bardzo, możecie też te pieniądze oczywiście płacić. Jest to kompletny bezsens, kompletny, zapewniam was. Ludzie, którzy płacą pieniądze, będąc na tych portalach, i tak oni nadal są po miesiącu, dwóch, pół roku, roku na tych portalach. To ja się pytam, jak to się dzieje? To jest niemożliwe, tak? Skoro płacą, no to powinni mieć efekty tego płacenia. A oni dostarczają sobie tylko takiej iluzji, że jak zapłacą, to są tam w jakimś sensie lepiej traktowani i lepsi kandydaci, bądź lepsze kandydatki im się pojawiają. Gówno prawda. Nie ma lepszych kandydatów, nie ma lepszych kandydatek, zapomnijcie o tym. Mówię to w 100%, nie mam wątpliwości, że to, co ja teraz mówię, to jest na całym świecie identycznie to samo, chyba że ktoś, ja nie wiem, są jakieś portale tematyczne typu tylko seks, że nas interesuje, ale też wątpię, że tak to działa. Ja myślę, że nawet w seksie, przecież na tym bardziej w seksie, no to nie szukamy przysłowiowego zwalenia gnoju albo kobiety, żeby się rozkraczyły i tam obojętnie kto między uda im wjechał. No nie! No zawsze szukamy jakiegoś ambitnego planu i ten, w tych 90%, to co powiedziałem, tam nie ma ambicji, tam jest syf. W 5% znajdziemy coś rozsądnego, ambitnego i logicznego. Muszę przerwać po raz kolejny. Za chwilę zapraszam na trzeci odcinek, który jest kontynuacją na tej samej trasie, dlatego że ja jadę i nagrywam odcinkami mniej więcej po 20 minut, dlatego że to jest najrozsądniejsza długość filmu i nie przerywa mi filmu, bo po 20 minutach po prostu mi urywa film. Także do usłyszenia. Pa, pa.